6 listopada po godzinie 13 doszło do zdarzenia drogowego w Dzierżoniowie. Na ulicy Wrocławskiej na wysokości szkoły podstawowej 60-letnia kobieta kierująca Volkswagenem uderzyła w wysepkę drogową, przejechała na przeciwległy pas ruchu, taranując przydrożne barierki. Samochód zakończył jazdę na latarni i ogrodzeniu. Na miejscu interweniowała policja, pogotowie ratunkowe i dwa zastępy PSP Dzierżoniów. Kobieta została hospitalizowana. Przez 2 godziny występowały utrudnienia w ruchu. Postępowanie mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia prowadzą dzierżoniowscy policjanci.